Chcę Państwu przekazać informację, że wczoraj firma Eskimos zakończyła wypłatę należności za skupione jabłka dla wszystkich rolników. Zobowiązałem się, chcę to przypomnieć, zobowiązałem się na spotkaniu z polską wsią w Kadzidle, że w ciągu 6 tygodni te należności zostaną uregulowane. Staram się słowa dotrzymywać i to zostało zrealizowane. Chcę podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w realizacji bardzo skomplikowanego programu pomocy dla rolników produkujących jabłka przemysłowe, których zeszłoroczne zbiory były bardzo wysokie i tylko dzięki pomocy firmy Eskimos, której dziękuję i zarządowi firmy również za pomoc, jakiej udzielili, ta firma udzieliła polskim sadownikom. Chcę również podziękować moim współpracownikom. Przede wszystkim bardzo mocno działał w tej materii, by polscy rolnicy nie zostali bez pomocy pan wiceminister, sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk. Bardzo mu dziękuję. Również dziękuję kierownictwu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za pomoc. Proszę Państwa, ale na kanwie tego problemu nadwyżek rynkowych, które pojawiły się w ubiegłym roku w polskich sadach, warto podnieść jeden problem. Niezbilansowania produkcji, złej struktury odmianowej polskich sadów, ale również bezradności tego środowiska. My jesteśmy wszyscy przekonani w polskim rolnictwie, że sadownicy stanowią jakąś elitę sadownictwa, elitę intelektualną, finansową, są ludźmi nowoczesnymi, znającymi świat i reguły rynkowe. I się okazuje, że ta rolnicza elita jest absolutnie nieprzygotowana do konkurencji rynkowej, nie radzi sobie w sytuacji braku zbilansowania, jest bardzo słabo zorganizowana. Zorganizowana w sensie gospodarczym. Nie wiem, jaki będzie ten rok ze zbiorami w sadach, ale ubiegły rok powinien właśnie sadowników polskich wyjątkowo dużo nauczyć. Podjęliśmy działania, które skutecznie doprowadziły do podwyższenia cen jabłek przemysłowych. Pomoc firmy Eskimos była tutaj nieoceniona. Opóźniały się płatności dla rolników. Tak, ponieważ takiej zmowy, żeby ten skup, ta pomoc nie wyszła, ja jeszcze w rolnictwie nie spotkałem. Zarówno dominująca na rynku jedna z niemieckich firm, jak również współpracujące z nią podmioty polskie robiły wszystko, żeby ta stabilizacja rynku i podniesienie cen dla rolników nie miały miejsca. Akcje różnych instytucji, również zaangażowanie służb specjalnych, żeby nie dopuścić do pomocy dla polskich sadowników, powinny przede wszystkim sadowników dużo nauczyć. Zobowiązałem się i to było dla mnie szalenie ważne, żeby żaden z rolników, którzy w ramach tego skupu dostarczyli jabłka, nie został bez pieniędzy. Udało się to zrealizować. Ale przy okazji chcę również za Państwa pośrednictwem powiadomić i zaapelować do części rolników, tych, którzy wzięli pieniądze od Eskimosa i do tej pory swoich jabłek nie dostarczyli. Około 4 milionów złotych zostało wypłacone rolnikom, którzy nie wywiązali się z umowy dostarczenia jabłek. Chcę również powiedzieć, że zgodnie z rozmowami z sadownikami na stronie ministerialnej od kilku tygodni wiszą ceny rekomendowane dla polskich owoców przeznaczanych do przemysłu. Ceny zalecane, ceny rekomendowane. Jest również przygotowana ustawa, która jest w procesie legislacyjnym, która Urzędowi Ochrony Konsumenta i Konkurencji daje nowe, dodatkowe zadanie i uprawnienie
żeby te podmioty, które nie będą chciały skupować od rolników w tym zalecanym, rekomendowanym, bo tylko to jest możliwe, paśmie cenowym, będą kontrolowane, czy nie wykorzystują swojej dominującej przewagi. Ale umowy obowiązują w obie strony. Ci, którzy nie dostarczyli jabłek, bardzo proszę, żeby ze swoich zobowiązań się wywiązali. Bo to jest wstyd przynoszony polskim rolnikom, polskim sadownikom. Chcę również za Państwa pośrednictwem przekazać czy zaapelować do tych wszystkich, którzy i mnie, i firmę Eskimos publicznie w mediach, tygrysy Facebooka, nie chcę przez litość wymieniać tych różnych działaczy chłopskich, oskarżali o to, że to jest złodziejstwo, oszustwo, że ktoś chce okraść polskich chłopów. Ci, co nic nie zrobili, poza aktywnością na Facebooku, oskarżali tych, którzy podjęli karkołomną, przyznaję, próbę zaradzenia kłopotom gospodarczym, w jakich znaleźli się polscy sadownicy. Nie chcę tego wątku rozszerzać. Jestem gotowy na rozmowy ze środowiskiem sadowników. Jak ustabilizować produkcję sadowniczą w Polsce? Zarówno tę związaną z owocami deserowymi, ale również tę związaną z owocami przemysłowymi. Tu trzeba znaleźć takie rozwiązania, nie tylko wyciąganie ręki po pieniądze. Znaleźć takie rozwiązania, które z tego wielkiego potencjału, jakim dysponuje polskie rolnictwo, zrobią naszą siłę, siłę międzynarodową. Pozwolą zwiększać eksport, pozwolą w sposób bardziej dopasowany do potrzeb konsumentów również lokować ofertę handlową zarówno owoców świeżych, jak i owoców do przetwórstwa. Jedną osobę wymienię, osobę, która bardzo mocno atakowała i mnie, dezawuując całe to przedsięwzięcie, a nic przez lata nie uczyniła. To jest poseł Maliszewski. Przewodniczący organizacji reprezentującej sadowników. Ja chcę zapytać, a co ta organizacja przez lata uczyniła, żeby takie sytuacje jak w zeszłym roku nie miały miejsca? Żeby w sposób skuteczny i zorganizowany przeciwdziałać zmowom i dominacji podmiotów skupowych w większości zagranicznych. Najpierw się trzeba uderzyć w piersi, a potem atakować innych. Kończę ten wątek. Chciałem o tym powiedzieć, dlatego że sprawa wymagała komentarza. Tak jak się zobowiązaliśmy, ja się zobowiązałem wobec premiera i chcę mu podziękować również za odporność psychiczną i to, że mnie wspierał. Tak jak się zobowiązałem, dzięki pomocy wielu osób, niektóre z nich wymieniłem jeszcze raz, ministra Romańczuka chcę tutaj zasługi podkreślić, dzięki tym osobom udało się zrealizować to, do czego się zobowiązałem w październiku ubiegłego roku, zostało zrealizowane.